Dzień dobry, dziś otwieram najnowszy dodatek do kart Pokémon Stellar Crown. Cały booster box przed nami. Ja już zabieram się za tego bydlaka. W booster boxie mamy 36 boosterów z kartami Pokémon. W każdym boosterze znajduje się 11 kart i to oznacza dużo szans na trafienie ciekawych rzeczy, drogich rzeczy. To co najbardziej chciałbym trafić z tego booster boxa to Terrapagos w wersji Alternate Art, warty około 80 euro. I Briar również w wersji alternatywnej. Ja otwieram pierwszy booster. W międzyczasie chciałbym bardzo serdecznie podziękować sponsorowi tego kanału, jakim jest lootquest.pl. Zapraszam do zerknięcia w link w opisie. Stellar Crown przynosi nowy pattern energii. Zwróćcie uwagę, te energie w takie trójkąciki cieniowane. Fajnie to się prezentuje. I zobaczmy, jakie karty znajdują się w dodatku Stellar Crown. Chinchu i Rhyperior Holo. Generalnie jeśli chodzi o ten dodatek, jest to jeden z najmniejszych dodatków od dawna dawna, bo jak widzicie, zaraz wam to pokażę, zawiera tylko 142 karty w secie podstawowym i jeszcze tam kilkanaście w secie dodatkowym. Czy jest tu dużo grywalnych kart? No na przykład jest taka Briar, którą właśnie chciałbym trafić w wersji tej droższej, w tej ładniejszej. No ale nie w tym boosterze. Jest kilka fajnych kart, jest kilka ciekawych opcji. Jeśli chcecie zobaczyć podsumowanie tego dodatku, zapraszam was na film na moim kanale dotyczący top 10 kart. Tego dodatku jest właśnie w karcie. A ja otwieram już kolejny booster. Grimmsnarl i Karakosta. Na razie bez żadnego dropa, zatem wszystko co najlepsze jeszcze przed nami. Kolejny booster, kolejna energia. Clank, Sislizard, Gulplin, Azumarill, Reshiram, Luminion, Double. I mamy pierwszego arta, to jest Joltik. Joltik, który jest generalnie bardzo ciekawą kartą. W dodatku ma właśnie ten specjalny art, Super Dropik. Archaludon drugą kartą jest, także tak się prezentuje Joltik. Świetny drop. Czy drogie? Nie wiem. Cen na pamięć niestety nie znam. Wam się pokazała w tym momencie, w poprzednim momencie, wtedy na ekranie. Także wy wiecie, a ja nieświadomy otworzyłem tego Joltika. I mamy Venusaura EX jako kolejnego dropa. Zwykły EX-ik to jest, co ciekawe, pierwsza karta tego setu. Także tak się ten set zaczyna od Venusaura EX. Generalnie są tu też Ice Specki, tak jak było to w poprzednich setach i liczę, że się jakieś trafią i z tego Booster Boxa, zwykle z Booster Boxa powinny być dwa Ice Specki, zobaczymy czy mój Booster Box mnie nie zawiedzie. Nocturne drop z tego boostera i to jest bardzo dobra karta, także cieszę się, że ją trafiłem, grywalna. Let's go next. Fajnie, że uporządkowali te boostery tak jak one się teraz prezentują. To znaczy, mam na myśli wiele, wiele warstw uporządkowania. Folia się otwiera tak samo we wszystkich boosterach. Mam wrażenie, że to jest jakaś... O, przepraszam, dokończę mieć za chwilę, bo Turtonator jest kolejnym dropem. I Dreadnought, nic ciekawego. Że folia po prostu na tych boosterach otwiera się zawsze tak samo. Boostery są dużo wygodniejsze do otwierania niż na przykład jeszcze kilka lat temu. I jakoś tak mam wrażenie, że to wszystko jest dosyć ujednolicone, co mi się podoba, lubię tą powtarzalność. Orbform Full Art. Mało grywalna karta, mało popularna, ale jest w Full Arcie, czyli pewnie niezbyt droga. Zwróćcie uwagę na ten pattern Full Arta, na ten pattern z tyłu tego Orbforma. Takie trójkąciki, może nawet równo boczne, ciekawie to wygląda. Let's go next. Generalnie w tym dodatku dużo jest kart dotyczących Pokemonów typu normalnego. I takie karty chciałbym trafić właśnie jak Terrapagos, który jest typu normalnego i bardzo wzmacnia talię po prostu oparte na... No i może niekoniecznie na typie normalnym, aczkolwiek wzmacnia talię po prostu oparte na dużej ławce. Crispin to jest kolejna grywalna karta. Chat, Salazel i Greninja X.
Fajnie, że jest Greninja w tym secie, szkoda, że jest taka słaba. Wydaje mi się, że nawet ta Greninja nie dostała żadnego specjalnego arta, także nic ciekawego, taki zapychacz. Cubone, Nimble, Slowpoke, Drifblim, Papaya Berry, Reshiram, Phalanx, Palmy i Karakosta. No do tej pory chyba najlepszym dropem był ten Joltik, bo tutaj mocnych rzeczy na razie nie uświadczyliśmy, ale to może oznaczać, że jeszcze wszystko przed nami. Revavroom, Glass Trumpet jest jedną z tych kart właśnie, która wspiera typ normalny, bo możemy dzięki temu dokładać energię z discardu do naszych benchowych Pokemonów typu normalnego, jeżeli mamy Pokemona Tera w grze. Klinklang jest naszym holo. Co dalej? Kod dla was, jak zawsze, energia elektryczna, Swalot, Togedemaru, Marowak, Fritu, Varum i Alcremie. Słyszałem, że ten dodatek bardzo słabo dropi. I mam nadzieję, że u mnie tak nie będzie. Aczkolwiek opinie, jakie krążą o tym dodatku, są takie, że niezbyt dużo dropów z tego dodatku można trafić. Na razie zwykle było tak, 3 dropy, jeden drop na 3 boostery. Także z booster boxa, gdzie jest 36 boosterów, średnio powinno się trafić 12 jakichś dropów. Na razie mamy ich 5, to może nie jest tak źle. Może jesteśmy przed połową jeszcze, a już 5 dropów. Dobra, może za bardzo jestem pazerny, może niepotrzebnie narzekam. Okabery, Koraidon, Crablaurel, Archoludon i Alcremie. Lećmy dalej. Kodzik dla was. Nie było jeszcze żadnego ASPK-a. To najchętniej bym trafił jakiegoś. Sparkling Crystal jest chyba na mojej wantliście aktualnie najbardziej. Sparkling Crystal, który bardzo mocno poprawił talię opartą na Dragapulcie EX. Fajnie byłoby go dropnąć. Pancham, Frogadier, Koraidon, Sodeskuel, Rhydon i Noctowl po raz drugi dzisiaj już. No i co? Przeciętnie jednakowoż. Jednak myślę, że to jest przeciętne. Przeciętne dropy, albo nawet poniżej przeciętnej. Applin, Dreadnought i Zeraora. No dobra, jestem w stanie się zgodzić na ten moment, że ten dodatek słabo dropi. Jest taki dosyć depresyjny. Chyba, że wszystko na mnie czeka w tej drugiej połowie booster boxa. Carnivine, Reshiram, Lapras, Lakei, Tornadus, Glass Trumpet i Cardili. No powiem wam, holek dużo, ale dropów niewiele niestety. Diancie, Froakie, Garganacle EX. A jak już się pojawiają dropy, to są takiej niskiej właśnie jakości jak Garganacle EX. No jest to po prostu niegrywalna karta i nic nie warta również pod względem kolekcjonerskim. Kodzik dla was, jedno do przodu przekładam. No i spróbujmy dalej. Leczonk ma cudownego arta, przynajmniej tyle, że fajnie się patrzy na tego grzybka. Lilip, Marowak, Okabery, Vikavolt, Hoothoot, Meridite. No, jakiś arcik. Nie ma podwójnego dropa, bo z tyłu Zeraora. Ale to ciągle moim zdaniem jest za mało. Tu powinny być jakieś fajerwerki. Tu powinno się trafić coś lepszego jeszcze. Drifblim, Klink, Glass Trumpet, Luminion, Lakei, Drifblim, Salandit. Jest Terrapagos! Proszę bardzo. Chciałem trafić Terrapagosa i mam. Szkoda, że to nie jest ten najdroższy art, ale ten zwykły również jest sporo wart, bo jest to jedna z najbardziej grywalnych kart tego setu. Terrapagos EX, proszę bardzo, tak się prezentuje. Kozacko, no, chociaż tyle, że jeden dobry eksik się trafił.
Może będzie ich więcej. Tauros, Fiddle, Briar, Azumarill, Area, Todeskull, Pangoro, Iron Boulder. No tutaj nic. Chciałbym jeszcze jakiegoś Full Arta Trenera trafić, to jest zawsze miłe. Trafić Full Arta Trenera z Booster Boxa. Moim zdaniem w okolicach jednego powinno się go trafiać na spokojnie. Ostatnio chyba się nie zdarzyło mi. Tego też na razie się nie zapowiada, bo już większość boosterów za nami, a takowego Full Arta nie było. Tauros, Kroblaorer, Rapidash, Vikavolt, Veluza, Mewtwo, Electavire i Garvantula EX, i to jest Full Art Garvantuli. Ciekawa karta, nie wiem czy będzie grywalna, chciałbym żeby odnalazła swoje granie w mecie, bo ma bardzo duży potencjał. Trafiona została Garvantula EX. Fajnie, fajnie, fajnie. Ten drugi atak jest bardzo ciekawy. Co prawda jest trudny do spełnienia, bo widzicie trzy energie, każda w innym kolorze. Aczkolwiek grywalny Joltik, dość dobra Garvantula, to rodzi potencjał. Może nawet nie w tym dodatku, ale w przyszłości, jeśli znalazłby się jakiś fajniejszy właśnie sposób ładowania tej Garvantuli. Nie jest to takie głupie. Energia. Paumi. Fletchling. Marill. Gossifloa, Azumarill, Double, Swalot, Koraidon, Krabominable i druga Garvantula, tym razem zwykła. Czyżby set pod znakiem Garvantuli EX? No, może nie set, ale opening pod znakiem Garvantuli EX. Fajnie, fajnie, coś dropnęło. Kodzik dla was i jedną przekładam do przodu. No i lećmy z tematem. Applin, Kroblaurel, Wulu, Salandit, Luminion, Rapidash, Vikavolt, Purigli, Gulpin i Grimmsnarl. Tylko hol. Let's go next. Jedna do przodu. Znaczy najpierw kodzik oczywiście. Potem jedna do przodu. I lećmy dalej z openingiem. Kubkę bulku sobie przesunę na bok. Chociaż i tak ciężko z miejscem tutaj, żeby się dobrze to układało. Slowpoke, Briar i Buffaland Holo. Też ciekawa karta, taki Buffalandzik. Aczkolwiek nie ma co czasu tracić na Buffalanda, trzeba lecieć dalej w ten opening. Kodzik dla was i jedna do przodu. No i może teraz jeszcze jakiś wspaniały drop na nas czeka. Finneon, Krabominable, Talonflame, Salazzle i jest i Sparkling Crystal. Proszę bardzo, udało się trafić. Ej, spekaj, to nawet takiego, jakiego chciałem. No. Można? Można. Bez dropa dalej, no ale jest Sparkling Crystal. Kozacko. Przechodzę do kolejnego boostera. Kodzik dla was. Jedna do przodu. Energia, Comfy, Shittle, Wulu, Finneon, Briar, Electavire, Double, Pancham, Karrakosta i Lucario X. Lucario X też jest takim zapychaczem. Fajny Pokémon Lucario, no ale niestety karta jest bardzo słaba. Zwróćcie uwagę na te ataki. 50 i 120, brak jakichkolwiek efektów w tych atakach. To jest po prostu zapychacz, tak zwany filler do dodatku. Lucario X, niestety stałeś się fillerem w dodatku Stellar Crown, ale może jeszcze czeka na ciebie jakaś fajna i mocna karta. Kodzik dla was, jedna do przodu. No i lećmy dalej. Cyclizard, Medicham, Fossil, Salazzle, Frogadier, Drift, Blim, Marowak, Impidim i Alcremie. Zostały cztery boostery do końca i mam nadzieję drugi aspek do trafienia, że o fularcie już nie wspomnę. Fularcie trenera oczywiście, bo dwa fularty pokemonowe się trafiły, ale trenera żaden. Diancy, Slowking, Okkabery, Fletchlinder, Vikavolt i Rhyperior. Trzy do końca. Kodzik dla was. Jedną przełożę. No i proszę bardzo. Tauros, Fiddle, Applin, Crabrawler, Lantern, Slowking, Jirachi, Buffaland, Area Zero. To też jest bardzo mocny stadion. Cieszę się, że trafiam go w rewersie, nie w fullarcie. I drugi Buffaland.
No to Bufalando wcił nas dostatek. Z tego boostera poleciały dwa. Dwa boostery do końca. Emocje rosną. Jak na grzybach. Falinx, Purigli, Pangoro, Crispin, Talonflame, Confi, Meltan i Rhyperior. No to z ostatniego boostera, tak? Tu musi coś już być, tak? Tak? Ten Full Art? Ten Altar Terrapagos? Coś takiego? Wulu? Salandit? Deepin? Pansir? Electavire? Veluza? Swalot? Wulu? Papaya Berry? No niestety. Archaludon tylko. Zatem sprawdźmy, czy jest te 12 dropów przynajmniej. Mamy tutaj piąteczkę, Lucario, Sparkling Crystal, Garvantula, Garvantula, Terrapagos, Meditite, Garganacle, Greninja, Orphworm, Turtonator, Venusaur i Joltik. Czyli jest ich dokładnie 12. Także dokładnie 12 dropów, czyli minimalna wyrobiona. Ja jeszcze raz zapraszam Was do sklepu LootQuest, link znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, dziękuję wszystkim wspierającym tego kanału i do usłyszenia, trzymajcie się, pa pa!